Ile ty kopałeś? Metr w dół? Nie, płytki ten sprzęt jest. Płytki zostały. Jak lej po bombie, ale sprzęt, ale wykopał. No kurde. Polecam Pękliszę na początek, naprawdę kozaki. Dobry. Jest wieczór w niedzielę, po obiedzie, po grillu Wank już jedzie do Władka. Z Tomkiem Puncą i z Dużym Ilkiem się spotkamy. Smacznego, Tomek. Lecim na dobitkę. Zimna woda jest, z Muchy. Mosinianka. Łuki Szczecin w pociągu w tej chwili siedzi, po zrobyku. Jest tutaj Hel i Władysławowo. Jedziemy do Władka i przed chwilą rozmawialiśmy z kolegą, który tam jest. Dziś pani zgubiła obrączkę. Oby się udało ją znaleźć. Zobaczymy. No, na razie jedziemy. 4 metry. 4 metry od brzegu i się jedzie sprawdzić. Mieliśmy jechać. Spadnie szybko, wyschną, nie? Jeżeli będę chodzić po tym obrazie. Tomek jest przygotowany do wody, ja na plaży. Także jak dojedziemy, to się włączamy. Nie ma co się prosić. No. Łuki Szczecin napisał. Także lecimy. Tomek ma torebkę. Zamknęłeś auto, nie? Słucham? Zamknęłeś bumbuma? Tak. Idziemy gdzieś tu pod tą jedynkę, gdzie rzekomo jest zgubiona obrączka, ale to tam. Najważniejsze jest zabawa. Ktoś tam szukał, ktoś nie szukał. My nie nakręcamy się. Kozak to jest MyLab, a to jest wnuczek MyLaba. Jest Jarek. W ogóle tam sporo detektorystów jest. Pierwsza moneta Vanquishem znaleziona, jest git, 10 groszy i ID takie jak w 800. Dobra, płetwą. Płetwą wyciągnij. Już mam. Pokaż. 2 złote. 2 złote na żywo. Na żywo, nie? Mega mistrz. Ale 9,4, biło... dobry rocznik. Super, congratulations. Tomek poprawia miejscówkę, bo tam było 2 złote. Ja bym chciał mieć też 5 tutaj. Podzielimy, patrz, jest moneta chyba, jest, ale nie... Była. Tak? No. Zawleczka. No nie mów. Ale jak biła? Weź mi ją ten. Pokaż. 14. A u mnie 15 biło. To nic, to też jest... Czyli trzeba, on ma ten, trzeba z nim trochę zrobić poprawki, widzisz? No. Tak, 2018 ma ten drugi bok. I bije na żelazo. Bije na żelazo. A kapsle ładnie biją. Nieźle. Skończy się grosikowanie w wodzie. I Grzesiek z Simplexem znalazł klucze i 5 centów. Jak coś. Mamy pokój, Tomek. Mamy 3 klucze nawet. Cały ten, co kupiłeś? Ten kosiury też. I jeszcze jakieś te centy. Także mamy pokój jak coś. Każdy ma swój klucz. O, to jest. Szukamy tylko teraz haciendy. Nie, jest. Żeby był podpis, nie? Właśnie. Tomek ma sygnał, a ja spotkałem tutaj takie żyjątka. Ładne. Nad morzem. Ile ty kopałeś? Metr w dół? Nie, płytki ten sprzęt jest. Płytki zostały. Jak lej po bombie, ale sprzęt, ale wykopał. No kurde. Polecam Pękliszę na początek, naprawdę kozaki. Dobry. Piękny sygnał. Takie coś bije na 2 złote, u Tomka tak biło. Patrzymy. Tu pan pyta, czy my nie wybuchy kopiemy. My kopiemy wszystko. Jest 200 groszy. 200 groszy, pięknie. Baziko. I to jest ten. No i co? Mały, ale wariat. 2 złote, zobacz. Nie, tak przez przypadek. Ale jazda. Super, mega MC. Pięknie. I taka porzewiała? Jest Ziko. Ja to odpuściłem. A Tomek to dziabnął pinpointerem i jest Ziko. 100 groszy. Mistrz. Ale zobacz. No, to wygląda jak porzewiałe, a to jest stara moneta. A ona mi biła na kapsel typowo. No
Ona coś tam miała w sobie. Może Kiszczak, może Kiszczak maczał w tym palce. 17 sygnał u Tomka. Coś małego, no. Poka. Nie, jednak monety. 5 groszy. No brawo ty. Boko powiem tobie. Pokaż mi jak bije. 15, nie? 500 groszy Tomka. 15 równo. Super. Dobrze bije. Dobrze bije. Bardzo. Dobre majdi. Tak, bo to majlap. Nie jakieś... Popierdółka z Pepko. I wracamy. Dużego Ilka spotkaliśmy z dziećmi. I taki zachód słońca. Taki kaszubski zachód słońca. Tomek ma sygnał. Zrywka klasyczna. Klasycznie zrywka. Tak to wygląda. Po drodze mamy śmietnik. To wyrzucamy. Dobra. Pyk. Pyk. Ja go składam, się ubieram. Pyk. Papa śmieci z Władysławowa.